Chcielibyśmy wspólnie przeczytać z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Kapitel 2, vers 8, bis kapitel 3, vers 5. Od drugiego rozdziału, 8 wiersz, do trzeciego rozdziału, 5 wiersz. Księga Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział od 8 wiersza do trzeciego rozdziału, do 5. Słuchaj, to mój miły, oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże moja przyjaciółko, moja piękna, i chodź. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela, jak młody jelonek na górach Beter. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Möchte gerne etwas sagen heute Abend über das Thema Liebe. Dzisiaj wieczorem mam pragnienie, aby mówić na temat miłości. Und das ist ein Thema, das begegnet uns überall. I jest to temat, z którym się wszędzie spotykamy. Hier haben wir ein Lied aus einem Lied gelesen. Tutaj czytaliśmy z pewnej pieśni. Und das große Thema in diesem Lied ist Liebe. A wielkim tematem tej pieśni jest właśnie miłość. Am Anfang heute Abend haben wir ein Lied mit 3 Strophen gesungen. Na początku dzisiejszego naszego zgromadzenia czytaliśmy pieśń składającą się z 3 zwrotek. Dieses Lied hier hat 6 Strophen. A ta pieśń ma 6 zwrotek. Die erste Strophe geht von dem Anfang bis Kapitel 2, Vers 7. I pierwsza zwrotka ciągnie się od początku, to znaczy od 1 rozdziału, od 7 wiersza. Da ist das Thema Gewissheit der Liebe. Do 2 rozdziału. Przepraszam, od początku do 2 rozdziału, do 7 wiersza. I tematem tej zwrotki jest właśnie pewność. Braut und Bräutigam sichern sich ihre Liebe zu. Tak, oblubienica i oblubieniec wzajemnie się zapewniają o tej miłości. Und wir sehen in Kapitel 2 am Anfang, wie sie zusammen sind. I widzimy od początku 2 rozdziału, jak oni przebywają razem ze sobą. Und sie genießen die Liebe. I oni rozkoszują się tą miłością.
Kapitel 2, Vers 8 bis Kapitel 3, Vers 5 ist die zweite Strophe. Od właśnie drugiego rozdziału ósmego wiersza do trzeciego rozdziału do piątego wiersza jest druga zwrotka. Da ist es das Suchen der Liebe. Tutaj oglądamy tą miłość, która poszukuje. Braut und Bräutigam sind nicht zusammen. Oblubienica i oblubieniec nie są teraz razem. Aber wir haben gelesen, ich suchte ihn. Ale myśmy czytali o tym, ale ja szukałam go. Die dritte Strophe ist von Kapitel 3, Vers 6 bis 5, Vers 1. Trzecia zwrotka ciągnie się od trzeciego rozdziału, szósty wiersz, do piątego rozdziału, pierwszy wiersz. Da wird die Gemeinschaft der Liebe beschrieben. I tu w tej zwrotce opisana jest społeczność w miłości. Von Kapitel 5, Vers 2 bis Kapitel 6, Vers 9 geht es um Wiederherstellung der Liebe. Od piątego rozdziału drugiego wiersza do szóstego rozdziału do dziewiątego wiersza mowa jest o odnowieniu miłości. Es ist etwas verloren gegangen. Bo coś tutaj zanikło. Und es muss wiederhergestellt werden. I musi być odnowione, odrestaurowane. Von Kapitel 6, Vers 10 bis 8, Vers 4 geht es um das Zeugnis der Liebe. Od szóstego rozdziału dziesiątego wiersza do ósmego rozdziału do czwartego wiersza chodzi tutaj o te świadectwo tej miłości. Und dann die letzte Strophe 8 Vers 5 bis zum Ende die Vollendung der Liebe. A ostatnia zwrotka piąta od piątego wiersza ósmego rozdziału do końca tego rozdziału do czternastego wiersza mówiąca o tym dopełnieniu miłości. Ich möchte gerne drei Aspekte unterscheiden, wenn wir jetzt über die zweite Strophe nachdenken. Chciałbym teraz rozróżnić trzy aspekty tej miłości, gdy będziemy rozważali treść drugiej zwrotki tej pieśni o miłości. Erstens geht es ganz konkret um eine Beziehung zwischen einem Bräutigam und einer Braut. Po pierwsze, tutaj chodzi całkowicie konkretnie o związek pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą. Salomo ist dieser Bräutigam, der König. Salomon jest tym oblubieńcem, król Izraela. Und die Braut, das ist diese Sunamit, ein einfaches Hirtenmädchen. A tą oblubienicą jest Sunamitka, czyli bardzo prosta dziewczyna, pasterka. Und es gibt in dieser ganz praktischen, auf dieser ganz praktischen Ebene eine wichtige Lektion. I tutaj możemy odebrać na płaszczyźnie takiego praktycznego życia bardzo ważną lekcję dla siebie. Die Liebe zwischen diesem Bräutigam und dieser Braut hat ein Ziel. Ta miłość pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą cechuje się tym, że ma cel przed sobą. Und das Ziel ist die Vereinigung in der Ehe. A celem tym jest zjednoczenie w małżeństwie. In der Gesellschaft, in der wir leben, da ist das nicht mehr bewusst. W tym społeczeństwie, które nas otacza i my w nim żyjemy, niestety ten aspekt nie jest już znany. Da will man Liebe ohne Verbindlichkeit. Ludzie pragną miłości bez zobowiązań. Da will man Sexualität ohne Verantwortung. Ludzie pragną seksualności bez odpowiedzialności. Und das begegnet uns in der Schule, bei der Arbeit, in der Gesellschaft. I z tym spotykamy się na co dzień, w szkole, w pracy i w naszym otoczeniu. Aber das, was Gott uns in der Bibel aufgeschrieben hat, ist anders. Ale to, co tutaj w Biblii jest opisane, jest całkowicie inne. Liebe und Verbindlichkeit gehören zusammen. Bo miłość i związek, powiązanie, to zawsze jest ze sobą powiązane, czy razem. Und so ist es Gottes Gedanke, dass Liebe zwischen einem Mann und einer Frau immer im Blick auf die Ehe besteht. I tak też Bożą myślą jest, aby miłość zaistniała pomiędzy mężczyzną i kobietą
I miała miejsce w małżeństwie. Es gibt in Gottes, nach Gottes Gedanken kein unverbindliches Zusammensein von einem Mann und einer Frau. Zgodnie z Bożymi myślami nie było to dopuszczalne, aby powstało połączenie pozamałżeńskie pomiędzy mężczyzną a kobietą. Es gibt Liebe zwischen Mann und Frau. Jest miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą. Liebe zwischen einem Bräutigam und einer Braut. Miłość pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą. Aber immer im Blick auf die Ehe. Ale zawsze celem jest małżeństwo. Und das ist auch hier das große Ziel. I tak też i tu oglądamy ten jeden wielki cel. Wir haben das gelesen in Kapitel 3, Vers 5. Ich lasse dich nicht los, bis ich dich gebracht habe in das Haus meiner Mutter. I czytaliśmy w trzecim rozdziale, w piątym wiersz, czwartym pod koniec właściwie, że ja nie puszczę cię, aż cię wprowadzę do domu mojej matki. Neben diesem praktischen Aspekt gibt es den prophetischen Aspekt. Obok tego praktycznego aspektu miłości, również też istnieje ten aspekt proroczy. Der Bräutigam ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Ten oblubieniec jest wzorcem, czy wskazuje na Pana Jezusa. Die Braut ist ein Hinweis auf den Überrest aus seinem Volk, Israel. A ta oblubienica, ona wskazuje na tą wierzącą resztkę z ludu izraelskiego. Und zwar ganz besonders die Stadt Jerusalem. A w szczególny sposób wskazuje na miasto Jerozolimę. Und da wird es eine Zeit geben, i będzie kiedyś w przyszłości taki okres czasu, wo dieser glaubende Überrest durch große Drangsale geht. Że będzie przechodziła ta wierząca resztka z ludu izraelskiego przez wielki ucisk. Wir haben davon gelesen, von dem Winter und von dem Regen. Myśmy o tym czytali, jest to zobrazowane w naszych wierszach zimą i deszczem. Aber diese Umstände dienen dazu, dass ein Suchen, ein Verlangen nach dem Herrn Jesus, dem Bräutigam entsteht. Ale właśnie te trudne okoliczności spowodują, że powstanie pragnienie poszukiwania Pana Jezusa, tego oblubieńca prawdziwego. Und der Herr Jesus möchte diese Glaubenden einführen in den Segen des tausendjährigen Reiches auf der Erde. A Pan Jezus chce wprowadzić tych wierzących z resztki Izraela w ten obszar błogosławieństwa tysiącletniego królestwa. Wir wollen uns im Lauf der Betrachtung einige wenige Male an diesen Aspekt erinnern. I będziemy jeszcze w czasie rozważania kilkakrotnie wspominali no, o tych niewielu, ale jednak istniejących aspektach powiązanych z tą miłością. Jetzt komme ich zu dem dritten Aspekt. Ale teraz przejdźmy do trzeciego aspektu. Wir können dieses Buch anwenden auf uns. Bo możemy tą księgę również zastosować dla nas samych. Da geht es darum, dass der Herr Jesus ganz persönlich und praktisch deine Liebe zu ihm immer wieder aufwecken will. Tutaj chodzi całkowicie w praktyczny sposób, że Pan Jezus chciałby również twoją miłość pobudzić do jego osoby. Und wir fragen uns jetzt einmal ganz persönlich. I teraz zapytajmy siebie samych, ale tak szczerze, osobiście. Niemand muss eine laute Antwort geben, keine Angst. Nie bójcie się, nikt nie będzie wzywany do tego, aby dawał odpowiedź na głos. Wie ist es mit meiner Liebe zu dem Herrn Jesus? Jak sprawa wygląda z moją miłością do Pana Jezusa? Seine Liebe zu uns, die ist immer gleich. Jego miłość do nas jest zawsze taka sama. Sie ist immer so stark wie dort am Kreuz auf Golgatha. Ona zawsze jest tak samo mocna jak wtedy, gdy wisiał na krzyżu Golgoty. Als er sein Leben da für uns. Gdy on swoje życie darował za nas. Aber er sucht nach einer Antwort. Ale on ciągle na nowo poszukuje odpowiedzi ze serca naszego. Nach einer Antwort in unseren Herzen. Tej odpowiedzi płynącej z głębin serca. Und wir fragen uns, wie sieht es aus mit dieser Antwort? I możemy teraz siebie samych zapytać, jak to wygląda u mnie, jaką dają odpowiedź.
Das ist die Frage, der wir vor allem nachgehen möchten heute Abend. I to jest właśnie temat, który w szczególny sposób powinien nas zająć dzisiejszego wieczoru. Am Anfang von Kapitel 2 sind Braut und Bräutigam zusammen. Na początku drugiego rozdziału czytamy o tym, że oblubienica i oblubieniec znajdują się na zewnątrz. In Vers 3 steht zum Beispiel: Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Na przykład w trzecim wierszu możemy tutaj przeczytać: W jego cieniu pragnę odpoczywać. Das ist die Ruhe, die man genießt in der Liebe zu dem Herrn Jesus. To jest obraz tego spokoju, jakim możemy się cieszyć, mając tą miłość Pana Jezusa. In Vers 4 sagt die Braut, er hat mich in das Haus des Weines geführt. W czwartym wierszu czytamy, wprowadził mnie do winiarni. Das spricht von der Freude, die wir erleben in dieser Gemeinschaft mit ihm. To obrazuje, obrazowo wskazuje na tą radość z tej społeczności, jaką mamy z nim. Aber in Kapitel 2, Vers 8 ist die Situation ganz anders. Ale w tym samym drugim rozdziale, w ósmym wierszu, sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Braut und Bräutigam sind nicht zusammen. Oblubieniec i oblubienica nie są ze sobą. Die Braut ist zurückgekehrt in ihre Stadt. Oblubienica wróciła do swojej miejscowości. Sie ist in ihrem Haus und liegt dort auf dem Lager. Przebywa teraz w swoim domu rodzinnym i leży na swoim łożu. Sie ist nicht bei dem Bräutigam. I nie jest z oblubieńcem. Ist das bei uns auch manchmal so? Czy i tak czasami nie wygląda z nami? Wir sind nicht nah bei dem Herrn Jesus. Że nie jesteśmy blisko Pana Jezusa. Wir sind gefangen in dieser oder jener Situation. Jesteśmy uwikłani w taką czy w inną sytuację życiową. Es ist Distanz da, Entfernung. I powstaje dystans, odległość między nami. Von wem geht jetzt die Initiative aus? I teraz od kogo wychodzi inicjatywa? Wer macht jetzt den neuen Anfang? Który z nich czyni ten nowy początek? Es ist der Bräutigam. To jest oblubieniec. Es ist der Herr Jesus. To właśnie jest Pan Jezus. Er möchte uns nicht in einem solchen Zustand lassen, wo wir entfernt sind von ihm. On nie chce nas zostawić w takim stanie, w którym jesteśmy oddaleni od Niego. Er möchte unsere Liebe neu aufwecken. On chciałby naszą miłość na nowo pobudzić. Und die Braut, die merkt das. A ta oblubienica idzie za tym. Sie hört etwas. Ona słyszy to. Und sagt, horch, mein Geliebter. I mówi, o, to jest mój umiłowany. Er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. On nadchodzi, on wspina się po górach i skacze po pagórkach. Sie erinnert sich an ihn. Przypomina sobie o nim. Und sie sagt in Vers 9, mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. I mówi w wierszu 9, miły mój podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. Das Wort Gazelle kann man übersetzen mit schön. To słowo gazela w języku oryginalnym również oznacza piękno, sie piękny. Sie erinnert sich an die Schönheit des Bräutigams. I tym samym ona przypomina sobie o piękności tego oblubieńca. Zweitens waren Gazelle und Hirsch reine Tiere, die man essen durfte. A poza tym gazela i jeleń to są zwierzęta czyste, które znajdują się w liście zwierząt tych, które mogli Izraelici spożywać. Wir lesen mal 5. Mose 12. I w tym celu przeczytamy z 5. Księgi Mojżeszowej, z 12. rozdziału. Da steht das in Vers 22. 5. Mojżeszowa, 12. rozdział, 22. wiersz. Gerade wie die Gazelle und der Hirsch gegessen werden, so darfst du es essen. Lecz będziesz je jadł tak, jak się je gazelę lub jelenia, zarówno nieczysty, jak czysty mogą je jeść. Was war das Merkmal der reinen Tiere, die man essen durfte? A jaka to była cecha charakterystyczna czystych zwierząt, które Izrael mógł jeść? Das können wir nachlesen in 3. Mose 11. O tym możemy przeczytać w 3. Księdze Mojżeszowej w 11. rozdziale. Sie hatten erstens ganz gespaltene Hufe. Po pierwsze, te zwierzęta musiały mieć całkowicie rozdzielone kopyto. Und sie waren zweitens Wiederkäuer. A po drugie, te zwierzęta musiały być zwierzętami
przeżuwającymi ponownie swój pokarm. Wenn die Braut den Bräutigam hier so vergleicht. I jeżeli teraz ta oblubienica do takich zwierząt przyrównuje swojego oblubieńca, dann erinnert sie sich an seine Schönheit, das haben wir schon gesehen. To po pierwsze, co żeśmy już wspomnieli, przypomina sobie o jego piękności. Und sie erinnert sich an seine Reinheit. A poza tym przypomina sobie jego czystość. Die gespaltenen Hufe, die sprechen davon, dass man beim Laufen so wenig Berührung wie möglich mit der Erde hat. Te podzielone kopyto obrazowo wskazuje na to, że w czasie chodzenia mamy mieć na ile to możliwe jak najmniej kontaktu albo powierzchni styku z tą ziemią. Das sehen wir hier auch in Vers 8. To też oglądamy zobrazowane w wierszu 8. Da ist nicht ein Elefant, der über die Erde trampelt. To nie wspomniane jest słoń, który ciężką stopą naciska, idzie po ziemi. Da ist ein Hirsch, der läuft und berührt dabei kaum die Erde. Tutaj jest wspomniany właśnie jeleń, który biegnie i wydaje się, że ledwo porusza, dotyka ziemię. Wir denken an den Herrn Jesus. I teraz możemy pomyśleć o Panu Jezusie, an seine Schönheit, o Jego piękności, an seine Reinheit, o Jego czystości. Wie er über diese Erde gegangen ist, als dieser himmlische Fremdling. Gdy On przechodził tutaj przez tą ziemię jako ten niebiański, obcy przybysz, er ist den Menschen begegnet und hat ihnen Gutes getan. On spotykał się z ludźmi i wyświadczał im dobro. Aber er hat es immer getan in Absonderung zu seinem Gott hin. Ale on zawsze to czynił w tym odosobnieniu dla swojego Boga. Und so stellt er sich vor und möchte damit neu unsere Liebe anfachen. I on teraz tu nam się przedstawia od nowa i chciałby pobudzić naszą miłość. Er wendet Energie auf, um uns wieder nahe zu sein. On tutaj używa dużo energii, aby przybliżyć się do nas. Und jetzt steht er dort hinter der Mauer und schaut durch das Fenster, blickt durch die Gitter. I on staje za ścianą, patrzy przez okno i zagląda przez kraty. So nahe kommt er. Tak bliziutko przychodzi. Aber er kommt nicht hinein. Ale nie wchodzi do środka. Zwei Gedanken dazu. I teraz chciałbym wspomnieć dwie myśli związane z tym. Der erste Gedanke. Pierwsza myśl. Er zwingt sich nicht auf. On nigdy na siłę nie wciska się nikomu. Er möchte, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. On zawsze chce, aby każdy człowiek podejmował świadomą decyzję. Eine bewusste Entscheidung bei ihm zu sein. Decyzję świadomą, aby przebywać przy nim. Und das zweite, um Gemeinschaft mit ihm zu genießen, müssen wir etwas verlassen. A po drugie, to aby korzystać ze społeczności z nim, musimy coś opuścić. Diese Braut musste aufstehen und hinausgehen zu ihm. Ta oblubienica musiała wstać ze swojego łoża i musiała wyjść na zewnątrz do niego. Und wir verstehen gut, was das für uns bedeutet. A my z pewnością dobrze to rozumiemy, co to dla nas oznacza. Es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir einfach hinter uns lassen, um bei ihm zu sein. Bo są takie rzeczy w naszym życiu, które musimy po prostu zostawić za sobą i wyjść do niego. Und zu dieser Entscheidung will er uns immer wieder motivieren. I do tego rodzaju decyzji on chce nas ciągle na nowo zmotywować. Bisher hatte die Braut nur ein Geräusch gehört. Dotychczas ta oblubienica słyszała tylko takie dźwięki, szumy jakieś. Und jetzt in Vers 10 hört sie seine Stimme. Ale w wierszu 10 czytamy o tym, że usłyszała jego głos. Und der Bräutigam hat eine vierfache Ansprache. I ten oblubieniec zwraca się z słowami o czterech rodzajach. Zuerst sagt er, mache dich auf! Po pierwsze, on mówi, wstań. Wende etwas geistliche Energie auf. Czyli zastosuj duchową energię. Verlass mal deine Komfortzone, deine Bequemlichkeit. Opuść ten obszar twojej wygody i twojego okręgu bezpieczeństwa. Mache dich auf. Wstań. Das zweite, er nennt sie meine Freunde.
Po drugie nazywa ją moja przyjaciółko. Er sagt, ich hab dich lieb. I tym samym on oświadcza, ja ciebie miłuję. Da ist eine Beziehung. Czyli jest tutaj związek między nimi. Willst du diese Liebe nicht genießen? Czy nie chciałbyś również korzystać z tej miłości? Das dritte, er sagt, meine schöne. A trzecia rzecz mówi do niej, moja piękna. Er sagt, du bist schön in meinen Augen. I mówi do niej, ty jesteś piękna w moich oczach. Das bewegt uns, oder? Czy to nie wzrusza nas, so prawdaż? So liebt der Herr Jesus uns. Bo tak właśnie nas miłuje Pan Jezus. Du und ich, wir sind schön in seinen Augen. Ty i ja jesteśmy pięknymi w Jego oczach. Und er begehrt unsere Schönheit. A On pragnie naszej piękności. Er möchte gerne die Gemeinschaft mit uns haben. On tak bardzo pragnie mieć tą społeczność z nami. Hat er was denn nötig? Czy On to potrzebuje? Er ist der ewige Gott. Przecież On jest tym odwiecznym Bogiem. Er hat nichts und niemand nötig. Przecież On nie potrzebuje w zasadzie niczego. Aber in seiner Liebe hat er ein Verlangen nach Gemeinschaft mit dir und mir. Ale w swojej miłości On pragnie tej społeczności z Tobą i mną. Das sichert seine Liebe zu meiner Freundin. On zapewnia o Jego miłości do Jego przyjaciółki. Und er sagt, du bist meine Schöne. Ich finde etwas anziehendes in dir. I mówi do niej, ty jesteś moja piękna. Ja w Tobie znajduję tak wiele rzeczy, które mnie pociągają. Und das vierte, er sagt, komm. A czwarte słowo, które wypowiada do niej, chodź. Das ist so schön, dass das am Ende steht. Jakie to jest piękne, że to słowo jest napisane na końcu. Erst erinnert er an seine Liebe. Bo najpierw on przypomniał jej o jego miłości. Und dann sagt er, komm. A gdy to uczynił, to mówi, chodź. Er spricht weiter, sagt, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber. I mówi do niej, oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Der Winter spricht von der schwierigen Zeit der Drangsal. Ta zima obrazowo wskazuje na ten trudny okres ucisku. Der Regen ist hier ein Symbol von dem Gericht Gottes. A deszcz jest tutaj symbolem na sąd Boży. Ein Vers aus dem Propheten Hesekiel. I w tym celu przeczytajmy jeden wiersz z Księgi proroka Ezechiela. Kapitel 13, 13 rozdział. Vers 11. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturmwind wird losbrechen. Ezechiela 13 rozdział, 11 wiersz. Druga linijka, drugie zdanie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. Da ist der Regen ein Symbol für das Gericht Gottes, das kommt. Ten deszcz jest symbolem tego sądu Bożego, który nadchodzi. Das erlebt der Überrest in der Drangsalzeit. I tego będzie doświadczała ta resztka z wierzących Żydów w tym okresie ucisku. Wir kommen nicht mehr in die Drangsalzeit. Ale my nie będziemy wchodzili w ten okres ucisku. Vorher wird der Herr Jesus uns zu sich nehmen. Przed tym uciskiem Pan Jezus nas do siebie zabierze. Aber wir leben jetzt in einer Welt, die kalt und feindlich Gott gegenüber ist. Ale my żyjemy obecnie w takim świecie, który jest zimny i dodatkowo wrogo ustosunkowany do Boga. In diesem Sinn leben wir im Winter. I właśnie to mając na myśli, w tym sensie żyjemy w czasie zimy. Die Kälte und Feindschaft der Welt. Żyjemy w tej, tym zimnie tego świata i w tej wrogości tego świata. Und diese Welt, die steht unter dem Gerichtsurteil Gottes. A cały ten świat znajduje się pod tym wyrokiem Sądu Bożego. Aber der Bräutigam sagt, ich habe etwas Besseres für dich. Ale oblubieniec mówi do oblubienicy, mam dla ciebie coś lepszego. Er spricht von dem Erwachen des Frühlings. Opowiada jej o tym, że zaczyna się budzić wiosna. Die Blumen, die fangen an zu blühen. I wskazuje na to, że kwiaty zaczynają kwitnąć. Und die Turteltauben lässt ihre Stimme hören.
I również można usłyszeć gruchanie synogarlicy. Und der Feigenbaum, der rötet seine Feigen, die Frühfeigen. I figowiec również zarumienia swoje wczesne owoce, wczesne figi. Wir kennen dieses Bild von dem Feigenbaum. Znamy ten obraz o tym drzewie figowym. In den Evangelien sagte Herr Jesus, wenn der Feigenbaum weich wird, wenn er anfängt zu treiben, dann erkennt ihr, dass die Zeit nahe ist. I Pan Jezus to powiedział, że gdy widzicie, że pąki tego figowca zaczynają być już miękkie, to znaczy, że już blisko jest czas, gdy on zakwitnie, wypuści liście i owoce. Das ist die prophetische Bedeutung für den Überrest hier. I to jest obraz tego proroczego znaczenia, tego obrazu figowca dla tej wierzącej resztki Żydów. Und was dürfen wir für uns lernen? A co my z tego możemy dla siebie się nauczyć? Der Bräutigam spricht hier von dem Frühlingserwachen. Ten oblubieniec opowiada o tym przebudzeniu na wiosnę. Und wovon spricht für uns dieser Frühling, diese erste Frucht nach dem Winter? A na co obrazowo wskazuje ten pierwszy owoc wiosenny po zimie? Es erinnert uns an die Auferstehung, an die Auferstehungsfrucht. Ten obraz przypomina nam na ten owoc zmartwychwstania. So wie das Fest der Erstlingsgabe ein Hinweis ist auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Dokładnie tak samo jak też i święto tego pierwszego snopa, który był przynoszony na ofiarę, obrazowo wskazuje na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Der Jesus ruft uns zu, ihr wart in der Welt, im Winter, im Regen. Pan Jezus zwraca się do nas. Wy byliście w tym świecie. Byliście w tym zimnie tego świata. W czasie zimy. Aber ihr seid doch herausgenommen in einen neuen Bereich. Ale zostaliście wyrwani stamtąd i przeniesieni do nowego obszaru. In den Bereich der Auferstehung, der neuen Schöpfung. I zostaliście przeniesieni do tego nowego obszaru, tego nowego stworzenia zmartwychwstałego. Und da dürft ihr etwas erleben von der Kraft dieser Auferstehung. I mogliście coś też i doświadczyć z tej mocy zmartwychwstania. Ihr dürft etwas erleben und genießen von der Frucht des neuen Lebens. I mogliście też i doświadczyć i skorzystać z tego owocu nowego życia. Er will uns immer wieder neu und frisch herausnehmen in unserem praktischen Leben. I też w naszym praktycznym życiu on ciągle na nowo chce nas wyrwać z tego obszaru zimna. Deswegen ruft er am Ende von Vers 13 noch einmal, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. I dlatego jeszcze raz pod koniec tego 13 wiersza słyszymy to ponowne wezwanie z ust oblubieńca. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Er vergleicht diese Braut mit einer Taube im Geklüft der Felsen. I zaczyna przyrównywać swoją oblubienicę do gołąbka w rozpadlinach skalnych, gołębicy. Es ist für den Überrest wieder ein Hinweis auf die Zeit der Drangsal. Te słowa znowu są dla wierzącej resztki z ludu izraelskiego wskazówką na ten czas wielkiego ucisku. Aber der Fels spricht davon, dass Gott einen Ort hat, wo er sie beschützt. Ale skała obrazowo wskazuje na to miejsce, które Bóg przygotował, aby mógł ich tam ochronić. Und er wird sie hindurch retten durch diese Drangsal. I Bóg ich wyratuje i wyprowadzi z tego okresu ucisku. Er will ihre Gestalt sehen und er will ihre Stimme hören. I da oglądać swoje, swoją postać, swoje oblicze, i da usłyszeć im swój głos, 14 wiersz. Die Taube ist ein Vogel, der von Reinheit und von Frieden spricht. Gołębica jest ptakiem, który wskazuje na czystość i na pokój. Oft wird die Taube benutzt als ein Symbol für Frieden. Również też i gołąb bardzo często jest używany jako symbol pokoju. Der Jesus möchte uns auch in Reinheit und im Frieden sehen.
Pan Jezus chciałby nas również też widzieć, abyśmy byli w czystości i w pokoju. Und hat auch für uns einen Ort, wo uns beschützt. I dla nas również ma przygotowane takie miejsce, w którym będzie nas, czy cały czas nas chroni. Eine Kluft im Felsen. A jest to właśnie rozpadlina w skale. Er selbst ist der Fels und bei ihm gibt es Schutz. On osobiście sam jest tą skałą i to tylko u niego możemy znaleźć ochronę. Der Psalmist sagt, du bist mein Bergungsort. A psalmista powiedział w jednym z psalmów, ty jesteś moim miejscem schronienia. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. I dalej mówi, a sprawiedliwy ucieka w to miejsce i jest zabezpieczony. Wenn wir in die Welt um uns herum gucken, könnten wir Angst bekommen. Gdy rozglądniemy się wokoło nas w tym świecie, to z pewnością doświadczymy przerażenia. Alles entfernt sich immer weiter von Gott. Bo wszystkie rzeczy coraz to bardziej oddalają się od Boga. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Ale jest również dla nas dobra wiadomość. Die gute Nachricht ist, dobrą wiadomością jest to, es gibt auch heute noch einen Ort, wo wir geschützt gehen können in Reinheit und Frieden. Jest dla nas ta dobra wiadomość, że jest takie miejsce, w którym możemy być zachowani, ochronieni w czystości i pokoju. In Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Mianowicie w społeczności z Panem Jezusem. Der Bräutigam möchte die Gestalt der Braut sehen. I oblubieniec pragnie ujrzeć postać tej oblubienicy. Er möchte auch gerne bei uns, in unserem Leben sehen, dass wir ein Zeugnis sind für ihn. On również bardzo pragnie, aby mógł zobaczyć też w nas, że jesteśmy dla niego świadectwem. In unserem Verhalten, in unserer Lebensführung möchte er etwas sehen, was ihm gefällt. W naszym zachowywaniu się i w naszym sposobie prowadzenia naszego życia chciałby widzieć rzeczy, w których będziemy mógł znaleźć upodobanie, które go ucieszą. Ale również chciałby usłyszeć nasz głos. On tak bardzo tego pragnie, abyśmy mu przynosili dziękczynienie i uwielbienie. So sagt der Bräutigam hier, lass mich deine Gestalt sehen und lass mich deine Stimme hören. I dlatego tutaj ten oblubieniec zwraca się do oblubienicy. Daj mi oglądać Twoją postać i daj mi usłyszeć Twój głos. Jetzt kommt ab Vers 15 die Antwort der Braut. I teraz czytamy od wiersza 15 treść odpowiedzi tej oblubienicy. Zuerst spricht sie von den kleinen Füchsen. Najpierw mówi ona o tych małych liskach. Sie hat erkannt, wo Gefahr von ausgeht. I to oznacza, że ona rozpoznała, skąd może nadejść niebezpieczeństwo. Die kleinen Füchse verderben die Weinberge, die in der Blüte stehen. Te małe liski, one właśnie niszczą winnice, które zaczynają kwitnąć. Es gibt Ausleger, die sagen, die kleinen Füchse knabbern die Blüten ab. Niektórzy wykładowcy mówią, że można przez to zrozumieć, że te małe liski one zrywają, zjadają te kwiaty tej winnicy. Und ohne Blüte gibt es keine Frucht. A jak nie będzie kwiatów, nie będzie również owocu. Und es gibt Ausleger, die sagen, die kleinen Füchsen, die graben ja Höhlen, die machen ja so einen Bau in die Erde. Ale również są i tacy wykładowcy Słowa Bożego, którzy mówią, że te małe liski również są takie, że budują swoje jamy wewnątrz ziemi i one podkopują korzenie tej winnicy. Und dabei machen sie die Wurzeln der Weinstöcke kaputt. I tym samym niszczą korzenie tej winnicy. Und das Ergebnis ist das gleiche, keine Frucht. Ale skutek jest oczywiście taki sam, nie ma owoców. Kennen wir in unserem Leben auch die kleinen Füchse? Czy my też znamy z naszego życia te małe liski? Vielleicht Neid? Może zazdrość? Oder Bitterkeit über eine Sache. Może zgorzknienie z powodu jakiejś sprawy. Oder irgendein Streit, der da ist zwischen einem Bruder und einem anderen Bruder oder einer Schwester, einer Schwester. Albo może jakaś sprzeczka, która trwa latami pomiędzy jakimiś dwoma braćmi albo dwoma siostrami. So wie wir denken, so kleine Dinge.
Może my myślimy, ach, to przecież takie małe rzeczy. Aber wir müssen sie fangen. Ale my musimy połapać te małe listki. Die müssen raus aus dem Weinberg. Musimy je wszystkie wyrzucić poza obręb winnicy. Sonst gibt es keine Frucht. Bo inaczej nie będzie owocu. Sonst gibt es hinterher keinen Wein. Und Wein ist ein Bild der Freude. Bo później również też nie będzie i wina, a wino jest symbolem radości. Gibt so viele kleine Dinge. Jest tak wiele małych rzeczy pomiędzy nami. Wir lassen sie zu, irgendwelche Kontakte, die wir pflegen in den sozialen Medien. Albo na przykład pielęgnujemy niedobre kontakty pomiędzy ludźmi tego świata w tych mediach socjalnych. Und wir denken, ist ja nicht so schlimm, sieht ja keiner. Bo przecież myślimy sobie, ach, przecież to nic takiego złego, tego przecież nikt nie widzi, jakie mam kontakty. Sind ja nur so kleine Sachen. Tak, to są właśnie takie małe rzeczy. Aber am Ende machen sie alles kaputt. Ale one na koniec wszystko zniszczą. Kleine Füchse bleiben nicht klein. Bo małe liski nie pozostaną zawsze małymi. Die wachsen und irgendwann sind sie richtig groß. One rosną i stają się wielkie. Deswegen müssen sie gefangen werden, bevor sie Schaden anrichten können. Dlatego muszą być te liski połapane, zanim one wyrządzą szkodę. Dann erinnert sich die Braut und sagt in Vers 16: Mein Geliebter ist mein. I teraz oblubienica przypomina sobie o tym, mówiąc w wierszu 16: Mój ci jest mój miły. Sie erinnert sich an diese Verbindung, die besteht. Przypomina sobie o tym związku, jaki trwa między nimi. Er gehört doch mir. Przecież on do mnie należy. Und ich gehöre ihm. A ja do niego należę. Und dann ist wieder Freude im Herzen dieser Braut. I radość wraca do serca tej oblubienicy. Aber dann weiß sie auch, wo er sich befindet. Ale również też wie o tym, gdzie ona i on się znajdują. Mein Geliebter ist der, der unter den Lilien weidet. Ona mówi, że mój umiłowany jest tym, który pasie wśród lilii. Was hatte der Bräutigam über seine Braut gesagt in Kapitel 2, Vers 2? A co powiedział oblubieniec o swojej oblubienicy w drugim rozdziale, w drugim wierszu? Er hat gesagt, du bist eine Lilie unter den Dornen. I powiedział do niej, ty jesteś lilią, która wyrosła pomiędzy cierniami. Die Lilien sind sozusagen ein Bild für die Glaubenden. I te lilie są właśnie obrazem ludzi wierzących. Die schön sind für den Herrn Jesus. Które tak piękne są dla Pana Jezusa. Die Ungläubigen sind wie Dornen. A niewierzący są tutaj zobrazowani jak te ciernie. Und wo findet man den Bräutigam? A gdzie można znaleźć oblubieńca? Unter den Lilien. Właśnie pomiędzy liliami. Findet man nicht unter den Dornen? Nie można go spotkać pomiędzy cierniami. Sie weiß, da finde ich ihn. I ta oblubienica wie o tym, że ona znajdzie oblubieńca pomiędzy liliami. Möchte eine praktische Anwendung machen. I teraz chciałbym powiedzieć wskazówki praktyczne dla nas. Wo finden wir den Herrn Jesus heute? Gdzie my dzisiaj znajdujemy Pana Jezusa? Nun, wir finden ihn, wenn wir die Bibel aufschlagen. Oczywiście znajdujemy go w Biblii, gdy ją otwieramy. Wir finden ihn auch in den Erfahrungen, die wir mit ihm machen können in unserem täglichen Leben. Znajdujemy go również we wszystkich doświadczeniach naszego codziennego życia, które czynimy razem z nim. Aber wir finden ihn auch unter den Lilien. Ale również znajdziemy go pomiędzy liliami. Wir finden ihn da, wo Gläubige zusammenkommen. A więc znajdziemy oblubieńca pomiędzy tymi, którzy są wierzącymi, gdzie się zgromadzają wierzący. A czasami my przecież myślimy o samych sobie. Ojejku, dzisiaj jestem taki zmęczony. A może tak też i się zdarzać, że może akurat tak jest, że w czwartki, a akurat w Orzeszu, jest wiele ludzi, którzy mają ból głowy. In Katowice wahrscheinlich eher mittwochs. A w Katowicach to chyba częściej w środę. Und wir denken, ach, es ist besser, ich ruhe mich aus. I sobie myślimy, no przecież muszę w końcu się raz wyspać i wypocząć. Aber wenn wir dahin gehen, wo wir den Bräutigam finden. Ale jeżeli pójdziemy tam, gdzie my znajdujemy tego oblubieńca, dann werden wir nicht enttäuscht. To nie zawiedziemy się. War auch manchmal müde.
Ja też bywałem zmęczony. Aber wenn ich gegangen bin, ale jak poszedłem na zgromadzenie, war ich nie enttäuscht. To nigdy się nie zawiodłem. Probier es einfach aus. Po prostu wypróbuj tą metodę. Denk nicht an die Geschwister. Nie myśl o pozostałych wierzących. Denk an den Bräutigam. Nie, ty myśl zawsze o oblubieńcu. Geh hin und hab das Gebet, Herr Jesus, lass mich etwas von dir sehen. Idź na zgromadzenie i módl się po drodze. Panie Jezu, pozwól mi oglądać Ciebie. Du wirst nicht enttäuscht. I nigdy się nie zawiedziesz. Nun, der Morgen ist noch nicht angebrochen. Poranek jeszcze się nie rozpoczął. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Noc jeszcze nie przeminęła. Das ist der Anfang von Vers 17. O tym mówi początek 17 wiersza. Aber die Braut hat Sehnsucht danach, dass der Tag anbricht. Ale oblubienica tęskni za tym, aby w końcu rozpoczął się dzień. Und sie ruft, mein Geliebter, komm. Sei wie ein Hirsch, der kommt und zu mir kommt. I woła, chodź mój miły, bądź jak gazela, jak młody jelonek na górach Betel. Wir dürfen das auch anwenden auf uns. Możemy te słowa również zastosować do nas samych. Es ist die Sehnsucht danach, dass der Herr Jesus kommt und uns aus dieser Welt zu sich nimmt. Z całą pewnością mamy tą tęsknotę, aby Pan Jezus przyszedł i zabrał nas z tego świata. Nun, die Braut reagiert jetzt auf den ersten, auf die erste Aufforderung des Bräutigams. Widzimy, że oblubienica reaguje na pierwsze wezwanie tego oblubieńca. Er hatte ja gesagt, mach dich auf. On najpierw do niej powiedział, wstań. Und sie liegt immer noch. A ona nie reaguje, ona dalej leży. Das Kapitel 3, Vers 1. O tym mówi trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Auf meinem Lager. Na moim łożu. Sie liegt im Bett. Czyli byłam w łóżku. Und das Bett spricht von Bequemlichkeit. A łóżko obrazowo wskazuje na wygodnictwo, na lenistwo. Und sie liegt im Bett und sucht ihn. Leży w łóżku i szuka go. Aber sie findet ihn nicht. Ale go nie znajdzie. Und sie merkt, es ist nötig, dass ich aufstehe. I nagle zauważa, że to jest rzeczą konieczną, żebym w końcu wstała. Es ist nötig, dass ich etwas Energie aufwende. Jest to rzeczą konieczną, abym w końcu teraz użyła energię. Und das brauchen wir auch. I czy my tego też nie potrzebujemy? Energie aufwenden, um den Herrn Jesus zu suchen in der Bibel, in seinem Wort. Czy nie potrzebujemy też energii, aby szukać Pana Jezusa w Jego Słowie? Wie viel Energie wenden wir für dieses oder jenes auf? Pomyślmy sobie, ile energii zużywamy na taką czy na inną czynność w życiu. Haben wir noch etwas übrig, um den Herrn Jesus zu suchen? Czy jeszcze pozostaje nam chociaż trochę energii, aby poszukiwać Pana Jezusa? In ihrer Seele ist die Liebe zu dem Bräutigam neu geweckt. W jej duszy ta miłość do oblubieńca rozbudziła się na nowo. Und sie steht auf. I w końcu wstaje. Jetzt kommt das zweite Problem. I pojawia się drugi problem. Erste Problem war Bequemlichkeit. Pierwszym problemem było wygodnictwo. Zweite Problem, sie sucht ihn am falschen Ort. Drugim problemem jest to, że go poszukuje na niewłaściwym miejscu. Sie sucht ihn in der Stadt. Szuka go w mieście. Die Stadt hier ein Bild von der organisierten Welt. Miasto tutaj jest obrazem tego zorganizowanego świata. Die Stadt ist ja eine Verwaltungs- oder Organisationseinheit. Miasto jest właśnie taką jednostką zorganizowaną i centralnie zarządzaną. Und in dieser Welt, da kann sie noch so organisiert sein, finden wir ihn nicht. A w tym świecie, nawet gdyby był jeszcze lepiej zorganizowany, w nim nie znajdziemy Pana Jezusa. Wir müssen die Stadt verlassen. My musimy to miasto opuścić. Dann finden wir ihn. Wtedy go znajdziemy. Und dann macht sie noch einen dritten Fehler. I ona jeszcze popełnia trzeci błąd. Sie fragt die Wächter in der Stadt. Zaczęła rozpytywać pomiędzy stróżami tego miasta. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Aber die Wächter können ihr keine Antwort geben. Ale stróże tego miasta nie potrafią jej dać odpowiedzi. Die Wächter sind Teil dieser Ordnung in der Stadt. Bo stróże są po prostu częścią składową uporządkowanego miasta. Und wir können wieder den Punkt sehen, in der Welt
Doch bei den Menschen dieser Welt finden wir ihn nicht. I znowu możemy to podkreślić, że wśród ludzi tego świata my nie znajdziemy naszego oblubieńca. Wir finden, können aber einen zweiten Gedanken haben. Ale możemy też i wymienić drugą myśl z tym związaną. Die Wächter, die passen ja genau auf. Ci stróże miasta, oni dokładnie wszystko obserwują. Und es gibt Stellen in der Bibel, da lernen wir, wie wichtig Wächter sind. A są takie miejsca w Biblii, z których możemy się nauczyć, jak bardzo ważnymi są właśnie stróże miasta. Aber hier geht es darum, dass die Wächter nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Ale w tym miejscu chodzi o to, że stróże tego miasta nie są właściwymi osobami, do których należy się zwrócić. Wir können hier in den Wächtern ein Bild von Gesetzlichkeit, von einem gesetzlichen Geist sehen. I w tym możemy też również widzieć obraz takiego ducha zakonnego. Aber der bringt nicht zu dem Herrn Jesus. Ale taki duch zakonny pomiędzy wierzącymi nie przyprowadza ich do Pana Jezusa. Der hilft vielleicht eine äußere Form zu bewahren. Taki duch zakonny pomaga tylko najwyżej w tym, że zachowujemy zewnętrzną formę chrześcijańską. Aber er verbindet nicht mit dem Herrn Jesus. Ale on nie łączy nas z Panem Jezusem. Drei Fehler, die die Braut macht. Te trzy błędy, które popełnia oblubienica, aber jetzt kommt ein herrlicher Vers. Prowadzą nas do wspaniałego wiersza. Vers 4. War ich an ihnen vorüber. Czwarty wiersz. Ledwo odeszłam nieco tylko od nich. Sie hat das Bett, die Bequemlichkeit verlassen. A więc opuściła to miejsce wygodne. Sie hat die Stadt, die Welt verlassen. Opuściła miasto, czyli świat. Und sie ist vorbei an den Wächtern. Ona minęła tych stróżów miasta. Und dann muss sie nicht erst noch 10 Kilometer laufen. I nie czytamy, że jeszcze musiała iść 10 kilometrów. Kaum hat sie diese Hindernisse überwunden, hat sie ihn gefunden. Ledwo tylko ona przezwyciężyła te trzy przeszkody, to natychmiast go znajduje. Der Jesus ist dir näher als du denkst. Pan Jezus jest bliżej ciebie, niż ty sobie to wyobrażasz. Ja, er ruft, komm. Tak, on woła do ciebie, przyjdź. Und es gibt Dinge, die müssen wir hinter uns lassen. I właśnie są w naszym życiu rzeczy, które musimy zostawić za sobą. Aber er macht es uns nicht schwer. Ale gdy o nim pomyślimy, to nie będzie to dla nas trudne. Er hat doch auch ein Verlangen nach dieser Gemeinschaft mit uns. Bo i on ma tak wielkie pragnienie, aby mieć z nami społeczność. Und dann ergreift sie ihn und lässt ihn nicht los. I ona chwyta się go i nie puszcza go. Das finde ich so schön. I to ja uważam za tak piękny wiersz, czwarty. Wir können uns das so gut vorstellen. Da hat sie ihn endlich gefunden und sie nimmt ihn in ihren Arm. Możemy sobie to tak całkiem po ludzku wyobrazić. W końcu go znalazła i objęła go swoimi ramionami. Und sie will ihn nicht wieder loslassen. I nie chce go wypuścić. Welche Freude, welche Geborgenheit, welches Glück. Jakaż radość, jakaż skrytość, czy społeczność intymna, jakieś szczęście. Möchtest du dieses Glück, diese Freude auch erleben? Czy chciałbyś tego rodzaju szczęście i radość na co dzień przeżywać? Mach dich auf. To wstań. Der Herr Jesus wartet darauf. Pan Jezus na to czeka. Und sie will ihn nicht loslassen, bis sie ihn in das Haus ihrer Mutter geführt hat. I czytaliśmy o tym, że nie wypuszczę cię, aż wprowadzę cię do domu mojej matki. Für den Überrest bedeutet das Haus der Mutter das Volk Israel. Dla tej wierzącej resztki z Izraela ten dom matki będzie obrazowo wskazywał na cały naród i kraj izraelski. Der glaubende Überrest findet den Herrn Jesus und wird geführt in den ganzen Segen, den Gott seinem Volk Israel verheißen hat. Ta wierząca resztka z Izraela znajdzie Pana Jezusa i będzie wprowadzona w ten obszar radości i błogosławieństwa tego królestwa oblubieńca. Gibt ein wunderschönes Bild von dieser Szene. Jest cudowny obraz tej sceny. Da kommt die Rebekka zu Isaak. Widzimy to na przykładzie nadciągającej Rebeki do Izaaka. Und dann nimmt er diese Rebekka
I czytamy, że wziął Rebekę und führt sie in das Zelt seiner Mutter. I wprowadził ją do namiotu jego matki. Und dann steht da, er hatte sie lieb. I potem czytamy, i umiłował ją. Wie dürfen wir das für uns anwenden? I my możemy to również zastosować dla siebie samych. Einmal kommt der Herr Jesus. Bo Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Und er führt uns ein in die Herrlichkeit des Himmels. I On nas wprowadzi w tę chwałę niebios. Und dann werden wir für immer ungestört, ungehindert seine Liebe genießen. I tam będziemy już w sposób niezakłócony korzystać z Jego miłości. Dann stört keine Sünde mehr. Nie będzie już nam zakłócał tego żaden grzech. Dann hindert uns keine Schwachheit mehr. Nie będzie już nam w niczym przeszkadzała jakakolwiek słabość. Wir werden für immer unendlich glücklich sein in seiner Liebe. Będziemy na zawsze i nieskończenie szczęśliwi w Jego miłości. Dort im Haus des Vaters. Tam przebywając w domu ojcowskim. Ja, das ist die herrliche Zukunft, die vor uns liegt. Taka jest ta wspaniała przyszłość, jaka znajduje się przed nami. Aber etwas von dieser Liebe dürfen wir heute schon genießen. Ale cząstkę z tej miłości możemy już dzisiaj przeżywać. Und so ruft er heute Abend noch einmal zu. I tak On do nas dzisiaj wieczorem jeszcze raz woła. Mach dich auf. Wstań. Meine Freundin, ich hab dich lieb. Moja przyjaciółko, ja Ciebie miłuję. Meine Schöne, du bist anziehend für mich. Moja piękna, Ty tak bardzo jesteś pociągająca dla mnie. Komm. Przyjdź. Und dann gibt es Genuss der Liebe. I wtedy będziesz się rozkoszować miłością.